Cześć, z tej strony Demon Diaz i zapraszam was na pierwszy odcinek z serii Zagramy w Sekiro Shadows Die Twice, czyli w najnowszą grę studia From Software, która odpowiada m.in. za tak wybitne gry jak Demon's Souls, Dark Souls czy Bloodborne. No i zobaczymy, czy do tego grona wybitnych gier będziemy mogli również zaliczyć Sekiro, czy być może nie. Dlatego, że z tego miejsca naprawdę warto pochwalić From Software za to, że nie chciało dalej po prostu odcinać kuponów od sprawdzonej takiej formuły Soulsów, a zdecydowało się na naprawdę wprowadzenie wielu rewolucyjnych zmian właśnie w ramach Sekiro. Ale zobaczymy, czy nowe oznacza lepsze, czy może niekoniecznie w tym wypadku. Moi drodzy, będzie ta seria oczywiście też prowadzona na ślepo, więc będzie bogata o moje emocje, przeżycia, będziemy eksplorować, pewnie wspólnie po prostu fajnie odkrywać tą grę, także zapraszam was bardzo serdecznie do jej śledzenia. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście będę też bardzo wdzięczny za po prostu zostawienie każdej łapki w górę pod tym odcinkiem, to naprawdę mi bardzo pomoże po prostu w rozwoju kanału, także z góry dziękuję. A tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o język, to zagramy sobie na polskich napisach, rzecz jasna, natomiast jeżeli chodzi o głos, to zastanawiam się między japońskim domyślnym, który jest zalecany przez grę, a angielskim. To są oczywiście dialogi mówione i chyba cutscenki, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast myślę, że możemy sobie spróbować na japońskim, zobaczymy jak to będzie się sprawdzało, tak wiecie, żeby było klimatycznie, a najwyżej jak wam się to nie spodoba, to sobie zmienimy język na angielski. Także zostawmy może to w ten sposób. O samej grze i o wszystkich zmianach będę już opowiadał w trakcie rozgrywki, bo nie chcę was po prostu długo trzymać tutaj w tym menu głównym gry. Także, moi drodzy, zaczynamy serię. Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. W końcu. Nareszcie. Czas zacząć. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała fabuła w tej grze. Ponieważ też ma być opowiedziana w bardziej bezpośredni sposób. To jest jedna z tych właśnie też zasadniczych zmian. Toki wa Sengoku Makki. Hinomoto subete o yaita senku wa imada ni ikioi otoroezu. Yamabukai Ashina no kuni ni mo moe hirogatte. すらなくしたか。ああ。共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。 親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるか。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。良いな、狼よ。 Że poznaliśmy chociaż już zarys historii naszego bohatera tytułowego Sekiro. Ciekaw właśnie, czy historia tutaj będzie naprawdę też w trakcie rozgrywki tak często przerywana jakimiś cutscenkami, czy to jest tylko w ramach wprowadzenia.
Bo były zapowiedzi, że będzie naprawdę inne podejście do przedstawienia fabuły. Jestem bardzo ciekaw tego rozwiązania, naprawdę. Isshin no Kunitori kara 24 nen. Ashina no Kuni wa Shayou ni ari. Ookami no Shinobi wa subete wo ushinatte ita. Sodate no gifu mo mamoru beki aruji mo. A przejdziemy do gry właściwej za moment. Shinobio. Mezamete kudasai. Anata no aruji no tame. No i moi drodzy, w końcu przechodzimy do rozgrywki. Nie wiem jak wam, jeżeli gracie w Dark Souls, ale ten początek skojarzył mi się troszeczkę z Dark Souls 1, kiedy to byliśmy w azylu i został nam zrzucony klucz. Po prostu ciele jakiegoś pustego. Zobaczmy, czy tu jest na tyle głęboko, że mógłbym chyba tak popływać. Moi drodzy, tak, to jest jedna z też zasadniczych zmian, jakie zaszły, no po raz pierwszy w ogóle w chyba grze From Software, w sensie od czasu Demon Souls, możemy popływać sobie. Zobaczymy, czy również i przyjdzie nam walczyć na przykład tak, albo gdzieś się przekraść. Właśnie samo to, że będziemy mogli się nie tylko właśnie wspinać, ale też łapać linką wielu obiektów, naprawdę musi zmienić też to, jak ten świat będzie skonstruowany, no bo nie mogą być jakieś tutaj bezsensowne, jakieś no po prostu niewidzialne ściany porobione, ale podnieśmy przedmiot w końcu. Jest to ozdobny list, list wrzucony do studni. Wilku, pani Chakuron, przeznaczenie czeka na ciebie w księżycowej wieży. Ucieknij ze studni i znajdź wieżę skąpaną w świetle księżyca. Dotrzesz do niej nawet bez miecza. Idź po cichu, zachowaj czujność. No właśnie, idź po cichu, czyli właśnie w ten sposób możemy się poruszać po cichu. Myślę, że a tutaj nas nikt jeszcze nie powinien zauważyć. Aha, czyli będziemy mieli taki po prostu, powiedzmy, element tutorialowy teraz. W locie przy ścianie, możemy skoczyć od ściany, tak, można się odbić jak najbardziej. Tylko patrzę, czy tutaj na tym, powiedzmy, samouczku są jakieś przedmioty, które mogę zdobyć jeszcze. Bo naprawdę chciałbym bardzo kompleksowo tutaj eksplorować i niczego nie przegapić. Biornik w Ashinie. A propos eksploracji, zobaczmy może najpierw tą stronę. Skoro myślę, że każdy tam by poszedł. Ja pójdę w drugą stronę i zobaczymy, czy tutaj coś będzie, czy być może w tej lokacji początkowej na nas nic nie będzie czekało. Chyba nie. Skoro nawet nie mamy broni, to raczej ciężko, żeby tak było. To jest straszne, jak mało mamy zdrowia. Bardzo ciekaw po prostu też tej historii, jak tutaj... O. Jak bardzo będzie ona ściśle, wiecie, nakreślona, a jak bardzo będzie mieli na nią wpływ, ile będzie zakończeń i tak dalej. Przylgnij do ściany lub... O, dobra. E? To już kurczę. Nawet nie muszę mówić, że to też są oczywiście jak najbardziej nowości. Tam jak ukrywanie się w jakiejś wysokiej trawie. O właśnie, ukrywanie się. Idź do celu niepostrzeżenie, chowając się w krzakach lub poruszając się pod podłogą. Na razie nie masz miecza. Skradając się, unikaj wrogów i zmierzaj w stronę księżycowej wieży. Już przed wykryciem cię przez wrogów, nad ich głowami pojawią się znaczniki ostrzegawcze. Okej. Okay. Jak najbardziej zrozumiałe. Posłuchaj, co o nas mówią. Co może pójść nie tak, nie? Jeszcze im pokażę. Poruszając się pod podłogą, kucając wilk może wciskać się w ciasne miejsca, na przykład poniżej poziomu podłogi. I na przykład... Jakim cudem oni mnie zauważyli?
No bez takich. Dowódca Shigenori Yamauchi. Okej. Okay. Jeszcze czegoś nie spodziewałem, muszę przyznać. Ja mogę ich zgubić w jakikolwiek sposób, pozostając w ukryciu. Ciekawe. Przynajmniej możemy posłuchać muzyki. I udawać, że tak miało być. O cholera. Ja pierdzielę, co on tutaj robi? Tutaj to nie jest moja mocna strona, okej? Okay? Zdecydowanie. Tamten już chyba traci powoli zainteresowanie z tego, co widzę. Opuść! No brzmi jak świetny pomysł, gro, ale nie zrobię tego. W żadnym wypadku. Czymś ten klimat. To dowódca mi chyba odpuścił w końcu. Wybaczcie za tę akcję, nie wiem jak to się stało w ogóle. Już się na pewno nie powtórzy. No nie, no jeszcze mnie widzi. Dobra, pokoiło się w końcu. Nie wiem, czy teraz mogę sobie tutaj wskoczyć. Spokojnie, raczej nie powinienem. Z ciekawym rzeczą jest to, że jeżeli spadniemy gdzieś tam w przepaść, to nie zginiemy od razu, tylko pojawimy się w miejscu, z którego zeskoczyliśmy, tracąc połowę zdrowia. No ale mając tyle życia, ile mam teraz, gdzie o połowę paska zdrowia, nie aktualnego oczywiście. Ale patrząc, ile mam teraz tego z życia, no to raczej byłoby ciężko, nie? Okej. A tędy. Dalej byśmy przeszli? Nie. Już tu jest. Czyżby to był ten nasz mistrz? よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。 草美丸, そなたの刀だ。我が忍びよ。主従の約定に従い、命を賭し、我に仕えよ。 W końcu z mieczem to będzie zupełnie inna sprawa teraz. Kusabimaru. Jest to katana... O, przepraszam bardzo, osiągnięcie pierwsze. Katana otrzymana od Kuro, boskiego potomka. Stanowi dziedzictwo rodziny Hirata, która wywodzi się z młodszych synów rodu Ashina. Choć wydawało się, że katana zaginęła, trafiła jednak z powrotem w ręce wilka. Nazwa Kusabimaru przypomina... napomina. Zadaniem Shinobi jest zabijanie, lecz nawet Shinobi musi pamiętać o litości. Samo ostrze może unaocznić tę myśl. Generalnie, nie wiem czy zwróciliście uwagę podczas wspinaczki czy tych przerywników, że nadal mamy dwie takie prawdziwe swoje biologiczne ręce. A jak wiadomo powszechnie, bo to było wszędzie pokazywane po prostu, więc ciężko byłoby o tym nie wiedzieć, w Sekiro będziemy mieli lewą taką protetyczną rękę, także mamy tutaj po prostu jakiś prolog cały czas. Więc ten pierwszy odcinek potraktujcie bardziej jako takie po prostu wprowadzenie do świata w grze. Nawet nie wiem, czy na przykład przedmioty, które tutaj będziemy zdobywać, przejdą na tą naszą grę właściwą. Zobaczymy. To jest po prostu chyba taki bardzo rozbudowany tutorial i wstęp fabularny. Granulka. Lecznicze granulki, które powoli przywracają żywotność. Tajemny środek leczniczy znany na tych ziemiach od pokoleń. Kroniki mówią, że był używany w bitwach od niepamiętnych czasów i stanowił źródło słynnej nieustępliwości wojowników z Ashiny. Szkatułka wypełniona takimi granulkami służyła też za amulet bitewny. Bierzemy. I jeżeli chodzi o granulki i tak dalej, mamy menu ekwipunku, czyli przedmioty podręczne. Menu ekwipunku pozwala ci dostosowywać przedmioty podręczne do swoich potrzeb. Jest dostępnych 5 miejsc, do których możesz przepisać przedmioty podręczne. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w Sekiro nie mamy takiego samego na przykład modelu rozwoju postaci, jak to było w poprzednich grach od From Software. To wszystko myślę, że będziemy sobie już tak ogarniali, jak oczywiście będę miał opcję levelowania. Natomiast sami widzicie, że w prawym dolnym rogu mamy do następnego punktu,
punktu 500. To jest po prostu ilość potrzebnego doświadczenia, które pozwoli mi zdobyć kolejny punkt. Punkt, który będzie służył później do nauki konkretnych umiejętności, które faktycznie będą miały jakieś przełożenie na grę. Czyli nowy cios, nowe umiejętności, jeżeli chodzi o skradanie, jeżeli chodzi o jakieś takie walczenie w zwarciu. Bardziej tak mam na myśli tutaj walkę, wiecie, no... bez stawiania w ogóle na skradanie i tak dalej, więc tego będzie sporo. Dalej mamy z prawej strony jeszcze 0 złota jakby, które będzie służyło do kupowania między innymi przedmiotów jednorazowych, ale także do wzmacniania naszej protetycznej ręki, no i 0 na 15 talizmanów, które służą za korzystanie po prostu z protetycznej ręki, a w zasadzie z jej dodatków. Ale przedmioty tutaj sobie ustawimy, czyli nasze granulki, i mamy posążek powrotu, czyli mały drewniany Budda wielkości dłoni, można z niego korzystać wielokrotnie. Wilk ma go od czasu, gdy został ocalony przez swego ojca. Krawędzie posążka są zaokrąglone od częstego użycia. Ten Budda jest wykorzystywany w celu powrotu do domu, przenosi właściciela do ostatniego użytego posążka rzeźbiarza lub do zaniedbałej świątyni. Fantastyczna sprawa, czyli no po prostu piórko z Dark Souls 2, czy nieskończona kość wiodąca do domu w praktyce, można powiedzieć. Ja tutaj coś widziałem, czy to chodziło... Nie, o, chodziło tylko przylgnięcie do ściany, także nic jest istotnego. Porozmawiamy sobie jeszcze z naszym mistrzem. Tutaj widzę, że mamy przejście, ale najpierw pogadamy jeszcze. Tak, co, ale chciałbym poznać fabułę w tej grze. No i bardzo ranny. O, proszę. No nie wierzę, dosłownie jak na tutorialu Dark Souls. Otrzymujemy naszego Estusa, czyli tykwę leczniczą. Tykwa wypełniona lekiem przywracającym żywotność. Odpoczynek pozwala napełnić tykwę. Fantastycznie, nie będziesz trzeba tego farmić. Wykonana przez uczennicę wybitnego lekarza Dugena. Jak niezbyt japońsko to brzmi. To dziwne, że tykwa sama napełnia się leczniczą wodą. Sekret jej działania może tkwić w znajdujących się w niej nasionach. Oczywiście wszelkiego rodzaju takie jakieś tykwy i inne przedmioty jednorazowe można też ulepszać z czasem. さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは。あの世のこと覚えておらぬのか。はい。うん。いや、司祭は後にしよう。今は この足名の城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。 Dobrze. Znamy plan, wiemy co musimy zrobić, także przejdziemy sobie od razu do akcji, tylko zobaczmy używanie przedmiotów podręcznych. To już wiem, to już wam pokazałem, także nie będziemy tego po raz kolejny sobie czytać. Ustawimy tylko sobie tą tykwę leczniczą w ten sposób. No i możemy sobie te przedmioty przełączać. Wypadałoby też się w sumie użyć. To wygląda, no już nie mam użycia. Tykwy, która się regeneruje, ale mamy granulki w razie co? Awaryjnie jeszcze. To jest niestety przedmiot typowo jednorazowy. No i moi drodzy, w końcu przechodzimy do walki i do skradania. Czyli czas na zemstę, można powiedzieć. Mam nadzieję, że właśnie tym razem uda mi się wykorzystać tutaj opcję skradania. Postura i śmiertelne ciosy. Shinobi stara się przełamać posturę przeciwnika. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest atakowanie wroga. Innym jest na przykład odbijanie ataków, czy po prostu ripostowanie, a w zasadzie blokowanie samo w sobie. Kiedy postura wroga zostaje przełamana, staje się on narażony na śmiertelny cios. Czyli wtedy jest to zaznaczone takim czerwonym kółkiem na chwilę. Mamy opcję, żeby wykonać taki finisher. Nie wiem, dlaczego on wstał. Nie odwracaj się. Nie rób tego. To właśnie też jedna z rzeczy takie, które zauważyłem, to znaczy jeżeli... Wow! Co się stało? Jeżeli dokonamy jakiejś eliminacji, to zazwyczaj reszta otoczenia po prostu się zorientuje, że coś jest nie tak. To nie jest aż tak ciche, jak moglibyśmy tego chcieć. Postury są też bardzo istotne. Mamy posturę swoją na dole, na środku ekranu, oraz posturę przeciwnika na samej górze, też po środku ekranu. No i po prostu po napełnieniu tego paska można wytrącić
osobę, tak, albo przeciwnika, albo nas, albo my możemy zostać wytrąceni z równowagi, przez co jesteśmy narażeni na kolejne ataki. W przypadku przeciwników jest on narażony po prostu na atak kończący. Jeżeli się możemy wyleczyć również teraz. No właśnie, niech będzie ta granulka. Też jest strasznie pusto tutaj. Oho, właśnie wystarczyło powiedzieć. Odbijanie ciosów, właśnie. Czasami bezpardonowy atak to za mało, żeby przełamać posturę wroga. Odbijanie ataków to inny sposób naruszania postury. Zręczny shinobi używa kombinacji odbić i ataków, aby osiągnąć szybkie zwycięstwo. L1 w chwili, gdy atak trafia, powoduje odbicie. O, to jest właśnie coś takiego. Te dwa pierwsze to były bloki, dlatego ja traciłem posturę, ale oczywiście nie otrzymałem żadnych obrażeń, natomiast ostatnie wyszło tak, jak właśnie nam napisali w tutorialu. Miejmy się może przekraść tędy. Generalnie to jest też świetne, że właśnie w Sekiro będziemy mieli opcję podchodzenia do lokacji na wiele różnych sposobów. Jest tutaj masa ścieżek, właśnie za sprawą tych wszystkich dodatków, jakie mamy. Zmienia się zupełnie jakby sposób poruszania i eksploracji, dlatego że no możemy mamy te poziomy bardziej takie wielopoziomowe właśnie, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Namierzanie celu, kiedy namierzysz cel i masz wroga przed sobą, znacznie łatwiej jest ci atakować. No dobrze, to wiemy, takie rzeczy, bez przesady. Coś tam wiem. No, tak zwisać chyba nie będziemy, aż na takim tutaj powiedzmy bezpieczeństwie we wspinaczce mi nie zależy. Szkoda tylko, że jak się wespnę, to ponownie moja postać z automatu wstaje. Nie jest najlepsza. Coś tam słyszał. Ej, myślałem, że ten się nie zorientuje. Oj, kolego. O, ci nie wiedzieli, że to, coś się dzieje tutaj w ogóle. Mamy też ataki specjalne. Na razie oczywiście podejrzewam, że nawet ich nie mamy jak najbardziej w ogóle odblokowanych. Jeżeli chodzi o same w sobie uniki, to też są oczywiście takie, wiecie, soulsowe. To znaczy odskoki, jak sami widzieliście, w trakcie walki wykonuje. Możemy też robić podskoki, takie nawet w miejscu, czego też oczywiście nie było. I tym jak najbardziej też możemy unikać. Nie mamy tutaj czegoś takiego jak klatki nietykalności, jak to było w soulsach, w przypadku rola na przykład. Tylko mamy tutaj... O, dałoby wejść może od tej strony. Tylko mamy po prostu faktyczne, fizyczne bronie. To znaczy, jeżeli nas ostrze nie trafi, to nie otrzymamy żadnych obrażeń, niezależnie od tego, czy po prostu przeskoczymy sobie nad tym ostrzem, czy po prostu zrobimy coś jeszcze innego, jak na przykład... O, jest przejście. Fajnie było, warto było to zrobić. Jak na przykład odskoczymy sobie w bok, czy po prostu odbiegniemy nawet na sprincie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Teraz na akcję. Dla pierwszą taką, która nie zwróci niczyjej uwagi. Nie wiem tylko, czy na przykład w przypadku właśnie cichych eliminacji, czy przeciwnicy będą reagowali na ciała wrogów. Też, no właśnie w tym przypadku swoich towarzyszy. To się okaże. Być może później będą jakieś takie umiejętności do wykupienia typu eliminacji cichej, ciało znika, rozpada się, czy wiecie, coś w tym stylu. Miałoby sens. Jeżeli by nie widzieli ich, to byłoby trochę dziwne. Chociaż z drugiej strony byłoby to... No takie, wiecie, w miarę fajne, bo nie byłoby to frustrujące. Okej, to sobie na razie zostawimy. Stamtąd przyszliśmy, ale chciałbym zobaczyć sobie jeszcze tą ścieżkę, którą tam przecież. Jak mistrz po prostu cichych akcji. Demonidias. Moi drodzy, dzisiaj też pojawi się naprawdę masa odcinków, więc zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Jutro... Wydaje mi się, że o 14 pojawi się kolejny blok materiałów również. Wiem, że on mnie widzi, wiem, tylko tak patrzę. Czy ja byłbym w stanie tutaj jakoś, kurczę, po cichu podejść? No nie ma szans, to jest miniboss jeszcze, dobrze, ale będzie jeden na jeden chociaż. Kontrcięcie. Kontrcięcie można wykonać tuż po odbiciu ataku. Pozwoli to dodać obrażenia postury, nie dając wrogowi czasu na pozbieranie się. Spróbujmy. Boże, jak on bije mocno. Nie! I dzięki temu możemy zjechać mu, jak widzicie, w lewym górnym rogu całe po prostu zdrowie. Także naprawdę warto wykonywać te ciosy kończące. Śmiertelny cios przeciwko silnym wrogom. Niektórzy przeciwnicy są na tyle potężni, że do ich zabicia potrzeba kilku śmiertelnych ciosów, ponieważ mają takie w lewym górnym rogu kółka. One symbolizują, ile on ma tak naprawdę jeszcze pasków zdrowia w zapasie. Liczby potrzebne do zabicia wroga śmiertelnych ciosów wskazują okrągłe czerwone znaczniki nad jego paskiem żywotności. Dokładnie. O nie, dlaczego to zrobiłem w ten sposób? No nie, najgorzej po prostu.
On zrobił tak proste i powolne i banalne ataki. A i tak mnie zabił. No ale widać, że coś jest na rzeczy. No nawet tą rękę tutaj widzimy na ekranach ładowania, więc wiadomo, że musimy ją w końcu stracić. Tylko pytanie, dlaczego tak jest? I czy na przykład... Dobra, zrobimy to trochę inaczej, wiecie? Poszedł. Proszę szybko. Już nie po cichu. Tutaj i tak nie ma niczego do zdobycia, jak sami widzieliście. Pokażę wam może dwa style po prostu gry. Mam tykwę? O Boże, nie. Tak, mamy. No! Teraz dopiero będzie. Lepiej. Piękne, jak tak z powietrza po prostu poatakujemy. Ja się nie skapnął w ogóle. Jak to było możliwe? Co za gość. Też można zza ściany atakować, więc w sumie nie głupie byłoby sprowokowanie go, ale nie wiem, czy jest taka możliwość. Chyba nie. Tędy bym przeszedł? Przeszedłbym, dobra. Oj! Coś ci nie wyszło? No. Woli się zaczynam przyzwyczajać. Dajcie mi trochę jeszcze czasu, to na pewno się rozegram. Dobra, ale teraz czas na prawdziwy sprawdzian, czyli minibossa. Minibossowie są bardzo istotni w grze, ponieważ wypadają z nich też unikalne przedmioty, które służą do stałego po prostu wzmocnienia naszej postaci, więc nie warto ich przebiegać. To jest jeden z mechanizmów, w jaki twórcy postanowili po prostu zachęcić graczy do walki z nimi. Zawodnikami. Jak ten tutaj. O Boże. Wleczmy się może na pewności, że na hita nie zszedł. On ma mnie na dwa ciosy. To, że jak jest, wiecie, w tytule Shadows Die Twice, że mamy tak naprawdę możliwość wskrzeszenia się, to nie znaczy, że gra będzie prosta, ponieważ nie zawsze możemy się wskrzesić. Poza tym, nie zawsze wskrzeszenie to jest dobry pomysł. I też zobaczycie, że to nasze życie jest tak de facto rozbite na, można powiedzieć, dwa paski zdrowia po prostu. Dlatego, że strasznie szybko one schodzą po prostu nam. Teraz jeszcze zginę. No bez jaj. Mamy cię! Ło kurde! Na takim skrawku zdrowia, na jakim to w zasadzie rozpoczynaliśmy tutaj naszą przygodę. Granulka. No to już wiemy. Czy mi wypadła jakaś granulka? Tak, doskonale. I samo się ustawiło, jak miło. Dziękuję, gro. Ale w zasadzie nic z niego nie mam, ponieważ to jest tutorial, więc to było tylko takie chyba sprawdzenie moich zdolności bojowych. No ale satysfakcja jest, to jest największa nagroda, tak? Chyba. Liczyłem na coś w sumie. Garść popiołu. Popiół zbity w twardą grudkę. Rzuć nią w przeciwnika, by chwilowo rozproszyć jego uwagę. W waszynie śnieg pada obficie i palenisko pokrywa się obfitą warstwą popiołu. Okej. O, myślę, że jak najbardziej sobie ustawię. Może być bardzo fajne, jeżeli będę walczył z jakąś grupą przeciwników po prostu. Zgaduję, że to jest skrót. Nie można tworzyć z tej strony, tak to właśnie wyglądało, jakby to był skrót. No i oczywiście też minibossowie się nie spawnują w żaden sposób, więc no już tym gościem się przejmować zupełnie nie muszę. Zwróćcie uwagę też, że ja teraz idę zupełnie taką, no, drugą ścieżką tak naprawdę, ponieważ mogliśmy pójść w zupełnie innym kierunku. Nawet nie wiemy, który z nich jest tym takim, no, właściwym. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Tam już widzę, że jakiś skarb po drugiej stronie jest. Chciałem też to zobaczyć. Bo mówię, no, ciekaw jestem. W ogóle takie, wiecie, zbieractwo będzie miało sens. Wow. Coś tu jest, jakieś jaszczurki. Co tu się dzieje? Okay. Nie są to kryształowe jaszczurki, ale wyglądają chyba tak samo. Żaby jakieś, nie, jaszczurki. Okej, okay. Pytanie, czy ja stąd teraz wyjdę w jakiś sposób. Przynajmniej, że nie planowałem wchodzić do takiego miejsca, tu jest chyba wyjdzie. Zobaczymy, tak, skoro już tutaj jestem, czy może coś dalej znajdziemy. Gram też na PlayStation 4 Pro. Są okrutne te animacje. Tak mówię, jakby ktoś jeszcze, wiecie, no, był ciekaw tego, a... Że z emocji może nawet nie zauważyć tego, jakie tam przyciski się pojawiają jako podpowiedzi do konkretnych ataków. Przylgnij do ściany, no nie, no bez przesady. Teraz tędy, no tak.
Dobra. Z tej strony coś jeszcze będzie, zobaczmy. Wygląda... A wie, tutaj będzie skarb z tej strony. Bo go widziałem już przecież. Może to nie jest to miejsce. A nie jest to miejsce, o którym pomyślałem. Dobra. Raz jeszcze. Trzeba też w odpowiednim momencie po prostu wcisnąć przycisk, aby on się chwycił tych różnych krawędzi. Znaczy po prostu spadacie i tyle, nie? A? Czy w ogóle tam jakoś... A nie przejść. Znaczy dobra, jest jedna chyba ścieżka, którą teraz widzę. Zobaczmy. To jest... Jakieś sensowne rozwiązanie, to o którym teraz myślę, czy może to raczej się nie sprawdzi? Widzę, że czasami jest trochę problem z balansem dźwięku w grze. W sensie, no, kiedy się skradamy, jest naprawdę strasznie cicho. Natomiast walka jest mega głośna. Ja naprawdę nie chwycę się... Dobra. Ja, że coś tu stoi, jakiś potwór czy coś. Jestem bardzo ciekaw, jaki procent przeciwników w grze to będą przeciwnicy, którzy nie będą humanoidami, jakimi bestiami, potworami i tak dalej. Tacy w ogóle będą, to wiadomo, ale... No chociażby już z jaszczurką walczyłem. Ale ile ich będzie? Jak też skomplikowane będą te starcia? Tutaj coś mamy. To wygląda na drogę ucieczki. Wezwać boskiego potomka gwizdkiem z trzciny? Wydaje mi się, że tak, ponieważ coś czuję, że to takie miejsce takie poboczne. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało po prostu. Nie poboczne w sumie. Myślałem, że to będzie na zasadzie takiej, że on sobie tutaj, wiecie... Przyjdzie, ale nie, że się cutscenkę odpali. Być może będzie jeszcze jakieś inne miejsce ucieczki. Czyli jednak wybrałem dobrą drogę. No w sumie tak, skoro na drodze był miniboss. To jest dobre pytanie. Zły wybór? Jestem ciekaw, czy on będzie tak typowo za mną teraz podążał. Tak, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo chciałbym po prostu powrócić sobie do tamtego miejsca. Ale wątpię, że on będzie w stanie się wspinać jakkolwiek. Martwi. Zatem chyba nawet już nie ma opcji, żeby ponownie. Zobaczmy. O, już nie widzę tego. Ach, no dobra. Znaczy mógłbym zaskoczyć, ale to wszystko byłoby do przejścia naokoło. Jeżeli on nie wzejdzie, no to będzie to babo. W razie co tutaj będzie? Po prostu pójdziemy dalej sobie z fabułą, przejdziemy ten sam łuczek i wtedy już będziemy mogli wszystko na 100% sprawdzać. O mój Boże, jak to wygląda. Ej, naprawdę imponujące. Że na YouTube jest to widoczne, bo to może naprawdę... Jakiś gość. No nie, no proszę. Pierwszy boss na naszej drodze. A nie było kapliczki do zapisu. Genichiro-dono. すまぬ。お任せを。邪魔立てするか。巫女の忍びを。
Tak jest, Genichiro Ashina. Można powiedzieć, że faktycznie nasz pierwszy boss, z jakim mamy do czynienia. Wiem, czy to zadziała na niego. Nie mam się czym wyleczyć nawet tutaj. Tak, bo tykwa mi się nie uzupełniła. O nie! O nie, co się stało? To był ten atak, którego nie można zblokować, bo też takie istnieją. A pierdziele. Ciekawe, czy można było go pokonać. Teraz się nie dowiemy tego. Na pewno. Trochę żałośnie wyszło, nie? Mikuła moratte iku zo. No to koniec gry, moi drodzy. Dzięki za serię. Znaczy, tak na pewno miało być, ale pytanie, co by się stało, gdybym mu zjechał jednak to całe życie. Bo to był tak naprawdę, wydaje mi się, tylko prolog, jakieś takie wspomnienie. Zobaczmy. Oto i chyba nasz, tak jest, rzeźbiarz, który odpowiada za stworzenie tych wszystkich kapliczek, które będą służyły za nasz odpowiednik ogniska po prostu w Sekiro. Proteza Shinobi jest to sztuczna ręka Shinobi otrzymana od rzeźbiarza właśnie. Kopia ludzkiej ręki wypełniona różnymi mechanizmami. Wydaje się, że została opracowana z myślą o prowadzeniu kolejnych zmian. Choć na jej powierzchni można dostrzec nacięcia oraz plamy krwi i oleju, została utrzymana w doskonałym stanie. Ja pierniczę. No to kurczę, zacznie się zbieranie ulepszeń i różnych dodatków do tej ręki. Nawa nan to je. Sono me sashizume nin ni yabureta ookami to itta tokoro ka. Iyena. Sore ga shinobi ja na. Washi wa hotoke o horanakia nara. Omae san wa omae san de suki ni shina. Zapytaj, jak się tu dostałeś i zapytaj swoją lewą rękę. Kono hidori yude. Ore ni nani o shita? Soitsu wa shinobi gishu. Sekiwan no okami ni wa oatsurae muki no kiba jaro te. Hotoke o horu ni wa muyou de na. Omae san ni kurete yaru. Shinobi gishu. Soitsu wa tada ushinatta ude o oginau mon ja nai. Ningu o mitsuketara, washi no tokoro ni motte kuru ga ii. Ningu da to? Sou ka, kono karakuri. Sashi ga ii na. Ningu o motte kitara, shinobi gishu ni shikonde yaru. Sou suriya, sono gishu no arigatami ga wakaru jarou sa. Jeszcze jest jedna rzecz, o którą chciałbym go zapytać, czyli jak się tutaj po prostu dostaliśmy, no i jak nas znalazł? Nani yue ore wa koko ni iru? Tada, hirotta no yo. Shikabane ka dou ka mo wakaranu mono.
野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。Coś myślę, że z tą krwią będzie naprawdę na rzeczy i będzie to jakoś szalenie istotne z punktu widzenia fabularnego później. No ale dla niego, okaśna kiekna, mama otozreru. Tera odete migite no hiroba ni mo, sośta mono ga hitori oru. Miał na koto ni natte oru mono toshi, ki ga au kamo shirenna. Też tak myślę. Także podejdziemy sobie tam oczywiście od razu, żeby się zapoznać, ale najpierw zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj. Zbadaj. To jasasi kao no hotoke sama wa wasi no hotta mon ja ni. Makoto no bushi ga horareta mono da. Hito ga onore no uchi ni aru mono to mukiau. So itta toki ni tasuke to naru daro. Onore no uchi ni aru mono to wa怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。Na razie niby przedstawiałem tą fabułę trochę bardziej wprost faktycznie, ale jest to i tak prowadzone takim językiem strasznie podobnym do Soulsów. Skarb, ale no nie będę mu rozwalał tego, pewnie nawet nie mogę. Zresztą zawartowanie życia, no dobrze, możemy odpuścić i nie będę tutaj niszczył jego własności. Mamy kapliczkę, która będzie służyła, podejrzewam, za nasz taki właśnie wypadowy. I aktywujemy sobie jakby tą świątynię. Także może chodźmy najpierw do niej po prostu, od tego sobie zaczniemy. Na posążku rzeźbiarza zjednocz się. To znaczy zjednocz się. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza, czyli wujmy go, tak? Menu posążka z rzeźbiarza. Rozsiane po całej Aszynie posążki z rzeźbiarza służą za punkty kontrolne. To wiadomo. Odpoczynek przy posążku całkowicie odnawia żywotność i przywraca jedną możliwość wskrzeszania. Sprawia również, że ze schowka zostają dodane do dobytku brakujące przedmioty podręczne i symbole ducha. Poza pewnymi wyjątkami odpoczynek ożywia też poprzednio pokonanych wrogów, czyli na przykład poza na przykład minibossami czy bossami, podejrzewam. Mamy też coś takiego jak pomoc losu 30%, czyli to jest taka szansa na uzyskanie losowego efektu, który będzie w danym miejscu jakby podlegającym pod dany punkt kontrolny po prostu wzmacnia naszą postać. Mogę otrzymać taki przedmiot po prostu. Jest na to jakaś tam szansa, którą też można sobie ponoć jakoś zwiększyć, ale tego jeszcze nie wiem jak. Nie wiem, czym są koraliki modlitewne, nie wiem, czym jest wspomnienie. Podejrzewam, że być może koraliki są przedmioty, które zdobędziemy właśnie z minibossów czy coś takiego. Zróbmy odpoczynek. To teraz w ogóle trzeba wybierać sobie jako opcję, zobaczcie. No właśnie, w ten sposób odpoczywamy. I w sumie nic tutaj do zrobienia nie mamy. Moi drodzy, pojawiły się, albo ona była od początku, jej nie widziałem, osoby, o których on wspominał, bo to, żeby najpierw tutaj po prostu podejść. Zobaczmy, co to za skarb jeszcze. Granulka, no to doskonale granulki znamy i lubimy. Ale moi drodzy, od tego miejsca będziemy sobie kontynuować już kolejny odcinek, który pojawi się za moment. Także dajcie znać, jak ten taki materiał wprowadzający w świat Sekiro wam się spodobał. Jak w ogóle wam się na razie gra podoba. Chociaż mówię, jest to tak naprawdę spokojny, aczkolwiek bardzo ciekawy, taki enigmatyczny wstępniak do, mam nadzieję, naprawdę rewelacyjnej przygody. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała gra dalej, jacy bossowie na nas czekają. I oczywiście raz jeszcze zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, będę bardzo wdzięczny, szczególnie pod tym pierwszym. Zachęcam również do
nie marnowania tykwy jak ja na przykład teraz przez misklik. No i oczywiście zapraszam również do subskrybowania, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!